We Lwowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wielkim lwowiakom, błogosławionej zakonnicy i wybitnemu mikrobiologowi. 21 lutego krótka biografia Marii Antoniny Kratochwil i Ludwika Fleka została odsłonięta na fasadzie Liceum Lwowskiego nr 21, który znajduje się w budynku, z którym związany był każdy z nich. Ponieważ i siostra Maria Kratochwil i Ludwik Beck byli katolikami, w otwarciu tablicy pamiątkowej wziął udział również arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Siostra Maria Antonina Kratochwil należała do zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame, które prowadziły w tym budynku szkołę. Obok mieścił się laboratorium Ludwika Fleka, który tam pracował nad szczepionką przeciw tyfusowi. Obaj byli prześladowani w czasie okupacji niemieckiej. Życie siostry Marii oberwało się po ciężkich wypróbowaniach w więzieniu, gdzie była przetrzymywana przez gestapo. W 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował Marię Antoninę Kratochwil. Natomiast biografia Ludwika Fleka też jest niesamowita. Cudem on przeżył koszmar lwowskiego getta, a po wojnie pracował jako lekarz i immunolog. Pozostawił po sobie wielki dorobek naukowy pochodzący z dziedziny bakteriologii, immunologii i diagnostyki chorób zakaźnych.